Zanim udam się do klasztoru, dam ci radę. Ludwiku, wreszcie dotarłaś. Ostatnią. Ciebie również dobrze widzieć, matko. Mów. Wspaniale się spisałeś. No niech to będzie ostatni raz. Bałam się, że nie wrócisz stamtąd jak Andrzej. Ale jestem. Nie musisz się o mnie martwić. Ukarałam winnych. Część wziąłem do niewoli. Tak ci dziękuję, że go przywiozłeś. Niewielka w tym moja zasługa. Nawet ze mną nie chcesz mówić? Matko. Wyjeżdżam stąd. Ty go właśnie chcecie, prawda? Wszyscy. Nie chciałem cię obrazić, matko. Prócz Jadwigi. Widziałem, jak było ci ciężko, matko. Matko! Zostaw mnie! I wtedy przyrzekłem sobie, że wuj zapłaci za to, że nie ma go przy tobie. Ludwiku. Panie, złe wieści. Królowa Elżbieta nie żyje. Będę wierny Bogu i sobie. Zrobię to, co będzie dobre dla Węgier. Zatem wszystkich zwodzimy i każdego możemy zdradzić. Sama mnie tego uczyłaś. Wyślij Jadwigę do Polski. Znowu zaczynasz? Twoja żona ją zniszczy. To mądre i wyjątkowe dziecko, odeślij ją jak najdalej od matki. Witaj w domu. Nie trzeba dobywać broni, żeby wrócić zwycięzcą. Doceniam twój trud. Nigdy nie doceniałeś. Ludwiku, zawsze stoję po twojej stronie, ale nie przeciw Kazimierzowi. Najważniejsze, że ten testament kończy dzieło twojej matki. Nie zupełnie. Obiecałem matce, że wypełnię jeszcze jedną jej wolę. Cóż takiego? Wyślę Jadwigę do Polski.